Siema, z tej strony Addis Big Bad Dice, gramy... Chciałem powiedzieć Resident Evil. Gramy w Jedi Fallen Order. Jesteśmy na Kashyyyk, w Krainie Cienia. Jak miło patrzeć, jak szturmowców zjadają kwiaty. Ciekawe, czy... O, właśnie. Czy tego też mogą zjeść te kwiaty głupie? Grzybopłatki. Płatki stoją na Kashyyyku przy smak. Grzyby to należy zbierać, zanim osiągną dojrzałość, ponieważ ich bulwiasty, bo syneczny. On staje się czasem silnie trujący. Jestem na ciebie gotowy. Jednak debil. Pokaż, na co cię stać! Na końcu! Przynajmniej spróbuj walczyć! Ja? Cienios. Skoczę i zniszczy się to podobno. Patrzcie. Pyk. Są starym graczem takie numery. Kurwa. Najpierw ślimak. Badano, lecimy dalej. Coś tu jest. Rebeliant. Piu, 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 piu. Nie mogą się przedrzeć! Wszyscy, odwróć! Odsłaniamy was! Miejsce? Ja też nie. Coś, że tu się pobawimy. A ja chcę rzucać mieczem świetnym, więc jeszcze jeden punkt pozbieram. To jest cenna umiejętność do dobijania. A co z tymi grzybami? Chyba na nich mogę skakać, ale nie jestem pewien. Ewentualnie wybuchnek podejdę i zginę. Trzymaj się! No właśnie. Ewentualnie wybuchnął i zginę. Dobrze jest. Co jest gorszego niż jeden duży pająk? Dwa duże pająki. Ło! Zbiłem go na śmierć. Co on? Kurwa, odleciał. A czemu tak? Ja
Kolejny z tym! Te drzewa... Wszędzie można wyczuć moc. Duchowa więź. Kichi Klaus łączy specjalna więź. Że to będzie elitarne coś. To tu mamy spotkać Darfula. Nie tam. Nie chcę jeszcze iść dalej. Ratunek. Więc się partyzanci stają sobie przed imperialnymi siłami przez władza Wikich Tarfula. Ech, a góra mi została. Jeszcze sporo przed nami do odkrycia. Trzeba przypłynąć. Jest Jon. Dobrze, że dotarłeś. To jest wódz Tarful. Przybywam z misją od mistrza Ino Hordowy. Poszukiwał artefaktu Zefo. Może pomóc ocalić Jedi. Kordowa odnalazł mądrość na szczycie Drzewa Początku. Tam szukaj odpowiedzi. Jest olbrzymie. Nie wiem, od czego zacząć. Cóż, może uda ci się wejść na szczyt przez system korzeni. Ale większość jest pod wodą. Weź aparat tlenowy. Dziękuję. Co teraz będziecie robić? Jedyne, co możemy, dalej walczyć. Powodzenia i do zobaczenia. Aparat tlenowy. Eksploruj nowe obszary pod wodą. Co my tu mamy? Schronił się tu jakiś...
rytuał żałobnych łuki. W tym miejscu łuki opłacowywali śmierć z jednym członka starszyzny szanowanego za swoją mądrość. Kanonierka. Lat 1. Transportowce Lat. Nazywane również kanonierkami szturmowymi. To zbrojne statki transportu piechoty stosowane w trakcie wojen klonów przez Wielką Armię Republiki. Oraz w pierwszych latach po utworzeniu Imperium. Bezwrotnie budzące grozy statki umożliwiają błyskawiczną ewakuację lub dostarczenie piechoty. Miejsce walki, nawet coś tam. Nie ma. Ruszać naprzód! Nawet Tarful ich nie powstrzymał. Nie spoczną. Tam jest sekret chyba. Sekret albo punkt zapisu. To jest miksturka moja. Steam nowy. Przypominałem już, jaki to jest świetne, bo sam jesteś świetny. O. Dobra, roślina? Coś interesującego? A to te, co podnóżają. Cała. Potrafi przesuwać się ku znajdującemu się w odcinku lub bezpośredniej bliskości ofierze. Odpalone nacięcia, również mieczem świetnym. Zaczynam mieć dreszcze. No, wszystko to cię chce ci zjeść. O, mocne słowa jak na ciebie. No i kurwa,
Dlaczego? Dlaczego? Zamiast iść normalnie i się posłuchać mnie, to... Dobra. No, bierz tą rękę i ruszaj się. No. Nara. Głupie. Nie wiem nawet, jak to nazwać. Śmiercioność. Od winorośli. Śmiercioroźl. O. Jak? Przecież to były pnącza. Czemu się opuścił? Dobrze, że cię znalazłem. Mam namiar na pozycję generała Łuki. Otoczyć go. Tropiciela, oddział tropiących partyzantów. Oddział tropiących partyzantów i Łuki. Chcę dopaść Starfula. No dalej jest. Stawaj, stawaj! No niemożliwy jesteś. Nie, to stąd przyszedłem. A, wiem już, co ja zrobiłem właściwie. Kupę zrobiłem. Jak? Ale dawno punktu żadnego mocy nie było. To zaraz będzie pewnie. Czy Imperium rzuciłoby tyle sił na Kashyyyk, gdyby nie nasza interwencja?
Jedi powinni być symbolem nadziei, a ja sprowadziłem inkwizycję. Mari i Tarful mi zaufali. Myślisz, że znowu ich naraziłem? Będzie rzut mieczem świetnym. Wreszcie. Opuszczona wioska. No coś nowego. Przyjąłem. Niezłe trafienie. Walcz ze mną, Jedi. Umie odbijać pociski. W końcu popełni błąd. Byli zbyt słabi, by cię zabić. Jestem... Nie powstrzymasz mnie! No dalej, Jedi! Nie ma co się śpieszyć. Nowa broń. Turmowiec czystki z elektromłotem. Wolno ciężko, bardzo pewnie wiele okazji do uprzedzania jego ciosów. Szansa na kontratak po silnym ataku. Przez to biegać. Taje. Nie! Nowa inkwizytorka ta pierdolona. A to ta Inda. Dziewiąta siostra. A to co? Złomiasz z braki, bawi się w Jedi? Dacisz rękę. Mówiłam wielkiemu inkwizytorowi, że już się pewnie tu nie pojawisz. Zwłaszcza, że wybiliśmy tych żałosnych bojowników. Uwielbiam się mylić. Idiotka. Nie strzela? O, trzeba powiedzieć, nic nie strzela. Jest Jon. O, to co? Co to jest? Szuka nas, jednak nie. Sir monitoruje.
kurwa, serio? Pomóż, Bidi! To nowe nasiona terrarium, grzybopłatek. Wizowi, oby tylko za bardzo nie wyrosło. Pajęczyna. Też jest najpierw też przez lasy. Kaszyk jest pokryty sieciami wyszczoków. Zagrożenie ze strony pęków jest tak powszechne, że dzieci łuki huczą są odebrane przed nimi już w wieku 3 lat. Pokaż! Niesamowite. Dobra, tam zaskoczyłem. Jeszcze jeden kozoślimak na mnie czeka. Kolejny styl! Potrzebna pomoc! Chyba tam. A! Od wielu pokoleń łuki odbywają pielgrzymki na szczyt. Drzewo ich prowadziło. Jednak tam. Jak? Nie. Może jest nieprzyjazny. To on załatwił dziewiątą siostrę. Ja myślę, spoko. Która? Przyjacielu. Gdy Tarful nas tu prowadził, opowiadał o wspaniałym stworzeniu zwanym ptakiem Sion. No co, nic więcej nie dowiemy się? Co to kurwa było? Będziemy się uczyć nowej mocy. Stań! Jeszcze raz! Podwójny jump. Ciągle. Wreszcie. Tak?
Dobrze. Ciągle upada, mistrzu. Tak, upada i podnoś się. Nie pozwól, by ograniczały cię ego i wymówki. Odrzuć strach przed porażką i powstań. Zatem jeszcze raz. Dobrze. Salto Jedi. Uda ci się. Nie możemy się poddawać, Bidi. Dopóki się nie poddamy, walka wciąż trwa. Wreszcie odzyskałem to, co miałem przed czystką. Przed śmiercią mistrza Topola. Naprawił swoją więź z mocą. Super. O, 3 aż punkty. 2 punkty. Trzeba 3 teraz zebrać, żeby zwiększyć siłę miecza świetnego. A. Kurde, mogłem się odpocząć, odnowić punkty życia, miksturki. Nie mogę się wrócić, co? Brawo! To drzewo łączy jądro planety z niebem. Ładnie, ładnie. Cię podspinał, kurwa. Kamera jest zablokowana. Tam na górze nie widziałem, gdzie skacze. O. No ładnie, ładny widok. Szkoda, że nie wiem jak... Dobra, lecimy, idziemy na górę po prostu i tyle. Granaty chyba. To spadło z łóżka, jak się wspinał. To jakiś test. Rytuał przejścia łukich. Nie. Może na górze jestem dalej. Czyli tędy. To drzewo się macha. Teraz się spierdolę jak nic. O, tam coś jest, jakiś sprzęt. Tu. To kolejny ark? Kolejny ark chyba. Dwoje klonów.
No. Wojna się tu nie skończyła. Wszystko, co robiliśmy, czy to miało sens? Czy nie Ark? Jakim cudem? Nie Ark, tylko kanonierka. Dobrze, teraz odpocznę. Od skrzydła? Znaczy piórko? Tak, może być ostatnim z gatunku. Smuteczek, ostatni ptak, szyko. Paluszek się popsuł. Pomożemy, ale musimy być ostrożni. Nie wystraszmy go. Hej! W porządku. Nie skrzywdzimy cię. Przyjaciele, rozumiesz? Kumple. W porządku. To część statku dziewiątej siostry. Usuńmy to. To trochę zaboli, dobrze? Wybacz. Dzięki, Bidi. I gotowe. Ta. Chociaż tyle. Ptaki szyko są widywane tak rzadko, że uważane ich za mityczne stworzenia, bo dawa ciała i piór sprawiają, że zwierzęta też używają niewiele energii, szybując na dalekie odległości. Dzięki temu szyko rzadko dopuszczają gniazda. Według ekspertów dorosły osobnik poluje przeciętnie raz w tygodniu. Na ich diety składa się głównie szygi i wyszoki, dzięki czemu taki te zyskały miano obrońców łuki i lasów roszikowych. Widok szyko jest to wyjątkowo rzadki przywilej, który wlewa w serce spokój. No tak, jak polują na pająki, na te ślimaki pieprzone. No, czyżbyśmy mieli przejażdżkę? Podrzucisz nas? Jest jeszcze tyle nietkniętych miejsc. Nowa część.
Brawo! Korona wodza. Na samym szczycie wszystkiego. Towarę kojeś mieć świetnego. Pokój sprawdziłeś, już tu mam. Szukasz czegoś? Ruiny tej Frank... tej rasy. Astrium. Astrium. Używane przez mędrców tysiące lat temu. Trzymam w dłoni część galaktycznej historii. O, nie wiem jak się odwdzięczę Tarfulowi. Wiesz, co to oznacza, przyjacielu? Nie muszę wracać na Datomirę! Mrok zniweczył wszystkie próby odnalezienia Astrium w grobowcu Kudżeta, lecz moc! Moc otworzyła nam nową drogę. Grobowiec Kudżeta. Datomira. Na bossa. Wracamy? Teraz ta wpadnie, idiotka. No. Gości niszczenia tego świata. Nie wiem, dlaczego druga siostra uważa, że jesteś taki ważny. Lubi pamiątki, ale... mnie wspominki nie pociągają, a ty nie jesteś tego wart. Więc za... Ma protezę zamiast nogi. Irytujesz się? Prawie to poczułam. Rzuć mi z tym, Billy. Nawet o tym nie myśl. Co jest? Zaczynasz o siebie wątpić? Pierwsza runda moja. Nieźle jak na śmiecia. Mhm. A jak na Jedi? Jest jakaś różnica? Thank you.
to poczułam! Znowu się... Udało się. Kurde, już nie ma... nie ma staminy, ej! No to jak miałem uniknąć? Skoczyć, tak? Co jest? No taki unik zrobił chujowy. Daj mi popalić! Mogę zaczekać! No kurwa, nie wierzę. Czemu on mnie nie słucha w ogóle? Masz ostatnią szansę, by się poddać! Czyżbym miał to? Tak! Ha! Idiotka. To koniec! Inkwizycja nauczyła mnie przezwyciężać każdą trudność. Gdy wyrzekniesz się siebie, ręka jest niczym. Byłam kiedyś Jedi. Zabawnie byłoby cię pojmać. Patrzcie! Ja łamią cię tak jak nas! Złościsz się! Poczekaj na izolację! Tortury! Okaleczanie! Twoje przyjaciele! Nie dam ci ich zdąć! Nie powstrzymasz Imperium! Ale ciebie tak! Zabiliśmy inkwizytorkę. Hej! Myślałem, że nie żyjesz. Wszystko dobrze. Musimy wracać. Ciri i Gris czekają.
Dobra, my kończymy. Dzięki, że oglądaliście. Słyszymy się jutro. Cześć.